Krakowianin umocnił się na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi w grupie B. Odniósł piątą wygraną w tym sezonie. Nasi zawodnicy rozbili przed własną publicznością Olimp Grodków różnicą aż 23 bramek, 43-20. Przed meczem trener Piotr Kowianina, Rafał Przybylski, przestrzegał swoich podopiecznych przed drużyną z Grodkowa. Pierwsza połowa zdawała się potwierdzać obawy szkoleniowca. Olimp prowadził z gospodarzami momentami wyrównaną grę, a wynik po 30 minutach 20-16 zdawał się nie przesądzać losów meczu. Druga połowa bardzo szybko rozwiała nadzieje przyjezdnych na sprawienie niespodzianki. Piotr Kowianin zagrał kapitalnie w defensywie, pozwalając gościom na zdobycie tylko 4 bramek po zmianie stron. Gospodarze grali koncertowo nie tylko w obronie. Po przerwie pokonali bramkarzy rywala aż 23 razy i mecz zakończył się rekordową wygraną 43-20. Jestem bardzo zadowolony z drugiej połowy. W pierwszej połowie przyspaliśmy trochę w obronie. Zaskoczyli nas z drugiej linii, natomiast w drugiej połowie, tak jak tutaj pan powiedział, 4 bramki straciliśmy, no i można się z tego cieszyć. We wcześniejszych meczach przy przewadze wysokobramkowej zawodnicy lekceważyli sobie taką, robili sobie zabawy. Dzisiaj tej zabawy nie było i dlatego taki wynik. Bardzo dobra postawa tutaj Artura z Mielniku w bramce. Super pobronili, także no, tylko się cieszyć, oby tak dalej. Forma idzie do góry, rzeczywiście. Olimp Grodków do tej pory przecież, jeśli przegrywał, to przegrywał minimalnie, a wygrał u siebie z Niebłą. Mówiłem przed meczem, żeby tej drużyny nie lekceważyć, są tam doświadczeni zawodnicy. No dzisiaj ten mecz zdecydowanie nie wyszedł, ale jest to zespół, który zawsze walczy, a szczególnie są groźni na swoim terenie. No, chcieliśmy zacząć mocno drugą połowę, właśnie żeby przycisnąć przeciwnika. I się udało, bo 2-3 bramki zdobyliśmy pod rząd i widać, że z kolegów z Grodkowa troszeczkę powietrze zeszło. No i później kontynuowaliśmy tę grę i wynik pokazuje, że się udało. Wbrew pozorom wydawało się przed meczem, że wcale to nie będzie łatwe spotkanie, bo gdybyśmy przeanalizowali wyniki do tej pory, które osiągnął Olimp Grodków, no to przegrywał minimalnie, bądź wygrywał jedną bramką u siebie, wygrał chociażby z Nielbą Wągrowic. No tak jest. No nie oceniam tam meczy dotychczasowych przeciwnika, wiem, że każdy mecz, znaczy do każdego meczu podchodzimy tak samo, już to mówiłem. Nie wydaje nam się nigdy przed meczem, że spotkanie będzie łatwe, bo to jest najprostsza droga do porażki. W szóstej kolejce spotkań Piotr Kowianin zmierzy się na wyjeździe ze spadkowiczem z Superligi Nielbą Wągrowiec.